Cześć, jestem Kasia Linz i zachęcam Was do obejrzenia wywiadu na e-bilet. Po trupach, do Ciebie, po trupach, do Ciebie. Nie spodziewasz się pierwszego pytania? Zupełnie nie. Największa fanka Nicki Minaj w Polsce? Mocny początek rozmowy. Wiesz co, fanka to chyba zbyt mocne określenie. Bo tak regularnie do jej twórczości jakoś nie zaglądam, ale bardzo doceniam, tak, lubię jej flow, jej timing jest i barwę i no może do tych tekstów nie przywiązuję tak dużego znaczenia, ale podobny talent ma na pewno nasza polska Oliwka Brazil. Serio. To tak podobnie z tekstami, trochę jestem na bakier, ale tak doceniam jej kunszt raperski. A ty chyba lubisz trochę gwiazdy popkultury, bo prześledziłem twojego Facebooka i w styczniu tego roku napisałeś, że zawsze chciałabyś być jak Britney. Zawsze chciałam być jak Britney. No czasem zdarza mi się posługiwać ironią. I to prawdopodobnie był jeden z tych przykładów, a co nie znaczy, że nie byłam wielką fanką mając 7 czy 8 lat. To kaseta Britney Spears była moją pierwszą kasetą w życiu. Dostałam ją wraz z Walkmanem. Na wypasie. Na 7 urodziny właśnie, jeżeli dobrze pamiętam. Więc to jest bardzo znacząca postać w moim rozwoju muzycznym. A aktywnie słuchasz nowy płyt, już nie Nicki Minaj i Britney Spears, ale śledzisz to, co się dzieje na rynku? Staram się, no wiesz, nie jesteśmy w stanie śledzić wszystkiego, co dzieje się, bo dzieje się więcej niż jesteśmy w stanie w ogóle skonsumować. I to nie dotyczy tylko rynku muzycznego, tylko w ogóle. Więc nawet to, czym się interesuję, jakoś tam silnie jakby przeważa czasowo moje możliwości. Ale tak, to staram się być na bieżąco i mimo, że z trendów jako takich nie często korzystam w swoich piosenkach, w swoich aktywnościach artystycznych, nazwijmy je w ten sposób, to wiem, co się dzieje wokół mnie. Tak, lubię to. Mimo, że moje serce jest raczej umiejscowione w poprzednim wieku, to wydaje mi się, że dobrze jest to jakoś mieszać i być świadomym tego, co dzieje się wokół nas. A to paradoksalnie nie są złe czasy dla artystów, bo ten cykl życia piosenki dla fana czy dla mediów znacznie się skrócił niż w latach ubiegłych? No skrócił się, wynika to z wielu czynników, ale czy złe, czy dobre, nie wiem. No, dobre o tyle, że więcej artystów ma możliwość pokazania swojej muzyki, bo ten dostęp jest łatwiejszy, łatwiej dotrzeć do słuchacza. Moim takim wyzwaniem jako artystki jest myślenie o swoich rzeczach właśnie być może dlatego nie posługuję się tymi trendami za często, bo ten żywot, na tym żywocie płyty zależy mi zależy mi na tym, żeby ten żywot płyty był jak najdłuższy. I żeby to nie było takie doraźne, doczesne i w miarę uniwersalne. Stąd też to jest takie moje największe chyba wyzwanie, żeby ten żywot przedłużyć właśnie. Bo mam wrażenie, że jesteś chyba jedną z nielicznych, jak jedyną artystką w Polsce, co w moich oczach debiutowała dwukrotnie. Pierwszy raz albumem anglojęzycznym, później z ostatnim wierszem. Czy można to tak odczytywać? Czy te albumy są w jakiś sposób kontynuacją ciebie, czy odcina się kompletnie, to są dwie inne drogi? No na pewno to są dwa różne etapy w moim życiu, zwłaszcza, że pierwszą płytę wypuszczałam mając 20 lat, czyli jeszcze byłam jakoś tak nieskonstruowana psychofizycznie, można powiedzieć, i zupełnie byłam nieświadomym muzykiem wtedy, początkującym, szukającym. A płyta Wiersz Ostatni była już podejściem bardziej pewnym. Mimo tego, że szukałam jeszcze, bo to była pierwsza płyta, gdzie podjęłam się pisania po polsku. To nadal szukałam, ale to jednak był już inny moment mojego życia i już chyba zdawałam sobie sprawę z tego, czego chcę szukać, o może tak. A była dla Ciebie różnica, pisząc tekst anglojęzyczny a polski? To była dla Ciebie przeszkoda, czy może coś normalnego? Wiesz co, pisząc pierwszą płytę w ogóle nie przywiązywałam uwagi do tekstu, po prostu tekst był niezbędny. Wychodziłam z założenia, że piosenka musi posiadać tekst, cytując klasyczkę.
I dlatego być może nie było to dla mnie wielkim wyzwaniem, bo pierwsza próba wydawała mi się najlepsza i przy niej pozostawałam. A teraz już jednak narzucam sobie jakąś... Mam od siebie większe wymagania. Stąd to pisanie w języku polskim stało się jakimś moim już rytuałem i chyba nie wróciłabym do pisania po angielsku. Nie wiem, czy to jest większe wyzwanie, czy mniejsze, po prostu już inaczej czuję, inaczej myślę i łatwiej mi się myśli, znaczy łatwiej pewnie każdemu w języku, który znamy najlepiej, w naszym ojczystym, ale to jest na pewno dla mnie większe wyzwanie, bo ten tekst nie płynie tak jak ten napisany po angielsku i też trudniej nam uchwycić wbrew pozorom, pewne skojarzenia i emocje, opowiedzieć o nich wprost, to jest trudniejsze, takie odsłonięcie się, to jest właśnie odsłonięcie się, bo tekst w języku polskim dociera do każdego, czy tego chce, czy nie chce, to jednak słyszy to. Czy nowa płyta to też będzie całkowite odsłonięcie się? Wiesz co, nie całkowite, nigdy nie jest całkowite. To wszystko, o czym piszę, wynika z jakiejś mojej konstrukcji, z moich przeżyć, z moich przemyśleń, z moich opinii, ale to nigdy nie jest, wiesz, moja prywatna wersja. To jest jakaś bohaterka, którą stwarzam na potrzeby opowieści. Oczywiście ona jakby jest ze mnie zrodzona, bo uwypuklam jakieś swoje cechy, tworząc ją. Ale podawanie siebie na talerzu jest dla mnie nieatrakcyjne. Ja jednak zajmuję się ostatecznie fikcją, a nie reportażem, więc nie. A łapiesz się na tym, że po czasie czytając swoje teksty stwierdzasz, że jednak nie powinnam tego mówić, że trochę za dużo odkryłam. Nie, z tego względu, że nie czytam swoich tekstów. A propos tekstów. Oczywiście śpiewam je na koncercie, ale skoro je śpiewam, to znaczy, że jakoś tam z nimi cały czas współodczuwam i odczuwam je. W związku z czym nie mam czegoś takiego. Po prostu te albumy też nie są takie w pełni konfesyjne. To nie jest tak, to nie jest żadna też moja psychoterapia. Nikt tak naprawdę nie wie, jaki procent tych tekstów jest żywy, jest mój, jest autobiograficzny, nazwijmy to, a co jest stworzone na potrzeby opowieści i w jakich proporcjach to jest wymiksowane. Więc nie czuję w ten sposób. Musimy też to powiedzieć, kiedy będzie premiera tego nowego albumu, o którym będziemy za chwilę rozmawiać dalej. Premiera jest 27 października. Tytuł? Omen. Omen. Nawiązanie do filmu, czy...? Nie, właśnie ciekawe, ale nie nawiązanie do filmu, chociaż często zdarza mi się korzystać z filmów i filmy są taką moją referencją, są jakoś dla mnie bardzo... są moim pokarmem, ale w tym przypadku nie. W tym wypadku nie, to jest tytuł jest z piosenki jednej, która znajduje się na płycie. Z tytułowej piosenki Omen i nawiązuje do... właśnie nie wiem, czy to o tym mówić, czy może jeszcze nie mówić. Może jeszcze tego nie powiem, bo chciałabym, żeby najpierw... Chcę zobaczyć reakcję. Tak. Chciałabym zobaczyć reakcję i też nie narzucać tutaj moich opowieści, interpretacji. Dużo czasu poświęcasz nad swoim aspektem takim audiowizualnym, może wizualny lepszy nacisk, na to, jak mają wyglądać teledyski. To jest ta właśnie fascynacja filmem? Z czego to się wzięło? No jasne, tak. To jest jakieś przedłużenie piosenek, które robię i tekstów, dopełnienie ich na pewno i moja nowa interpretacja tego, o czym myślałam, kiedy pisałam. Czyli to jest jakiś taki... Dla mnie robienie klipu jest nowym etapem piosenki albo nawet właśnie wariacją na temat myśli, którą miałam, kiedy ją pisałam. Czyli takie odświeżenie w mojej głowie tej piosenki, próba zinterpretowania jej inaczej. W tym wypadku przy tej płycie zinterpretowania jej bardzo dosłownie, mimo że myślałam metaforycznie, kiedy pisałam te teksty, tak tutaj przy klipach do płyty Omen chciałam to pokazać wszystko bardzo wprost, dosłownie, tak. Bo paradoksalnie w momencie kręcenia klipu dla ciebie jest ten utwór już stary. Czy stary? Nie wiem, to nie jest tak, że stary. Znaczy on jest mi znajomy, jest mocno we mnie już jakoś tam osadzony, dlatego być może mam właśnie stąd ten pociąg, żeby sobie go inaczej zinterpretować i zabawić się w tym klipie. To jak długo trwały prace nad tym albumem?
kiedy zaczęłaś? Oh Jesus. Długo, bo ja podchodziłam do tej płyty i nie wiem właściwie od którego momentu mogę liczyć, bo ja podchodziłam do pisania tej płyty krótko po wyjściu poprzedniej płyty Moja Wina, ale to jakoś tak nie szło w taki sposób, jaki bym sobie życzyła. I no i tych prób było wiele i dopiero tak naprawdę w taki jakiś strumień świadomości wydarzył się, otworzył się w zeszłym roku i wtedy to już jakoś tak popłynęło. Ale znajdują się na tej płycie też piosenki, które były pisane w wielkich bólach i tak naprawdę odkładane i wracałam do nich znów, żeby ponownie je porzucić i ostatecznie znalazło się na tym albumie. Bo właśnie znalazłem gdzieś informację, że ty porzucasz piosenkę na etapie już szkicu. Znaczy porzucam, jeżeli nie chcę, żeby weszła na album i kiedy już wiem, że nie wejdzie na album, to zostawiam ją w takim stanie, w jakim czuję, że można ją odłożyć, bo ona istnieje, ale też czuję, że już wtedy, że niekoniecznie odnajdzie się na tym albumie i że potrzebuję więcej czasu na dopracowanie jej albo na odpoczynek od niej. I wtedy rzeczywiście tak jest. Bo właśnie dla artysty to chyba jest trudne, żeby powiedzieć w pewnym momencie sobie dość, wystarczy. Kiedy wiesz, że piosenka nie wejdzie na albumie, że ona musi jeszcze odczekać? Kiedy wiem? Wiesz co, no czasem nie wiem, to jest jakaś intuicja, wiesz, pewnego dnia, kiedy pracujesz nad czymś w studiu, okazuje się, że być może to nie, masz jakieś przeczucie, że to nie idzie w dobrym kierunku, albo że to nie jest ten pomysł, który czujesz na 100%, więc wydaje mi się, że to jest ten moment, żeby ją odłożyć na trochę i pracować nad czymś innym. Jesteś w trasie koncertowej. Kilka koncertów już się odbyło. Niektórzy są jeszcze przed etapem zakupu biletu. Jak te osoby przekona, że warto pójść na twój koncert? Nie, ja nie jestem handlowcem, marketingowcem, to by była żenada i prawdopodobnie ludzie zaczęliby zwracać bilety, jak próbowałabym ich przekonać. Będzie miło i sympatycznie. Będzie absolutnie niemiło i niesympatycznie, bo u mnie nigdy nie jest sympatycznie. Ale wydaje mi się, że ludzie, którzy przychodzą, słuchacze moi, to są już tacy ludzie, którzy są ze mną blisko i są ze mną od lat. I oczywiście zależy mi na tym, żeby było ich coraz więcej i żeby pojawiali się nowi. Ale z tego, co zauważyłam, oni mocno przeżywają te piosenki i one są dla nich wciąż aktualne, co mnie chyba najbardziej cieszy, że nie traktują tego doraźnie, jakoś sezonowo, tylko wracają do tych płyt, one nie tracą na... nie mają daty ważności. Mówię o swoich obserwacjach po rozmowach z słuchaczami po koncertach. Więc mogę podzielić się tylko takim spostrzeżeniem, że jednak jak się tego jakoś spróbuje podczas koncertu, to zazwyczaj się z tym zostaje, co jest, no, oby tak było też po tej trasie. A ty pamiętasz swój pierwszy koncert, na jakim w życiu byłaś? Pierwszy koncert, na którym byłam. No to pewnie była jakaś polska wokalistka. Zakładam, że Natalia Kukulska, ale tak, żeby tutaj postawić konkretnie... Może pierwszy świadomy koncert. Pierwszy świadomy koncert. Ojej, to jest bardzo trudne pytanie. Pierwszy świadomy koncert. Wiesz co, nie wiem, taki już świadomy to musiał być pewnie w gimnazjum, kiedy słuchałam polskiego rocka i punka i wtedy chodziłam jak dzikus. Niekoniecznie, bardziej pijama porno, wiesz, poznańskie zespoły, jestem z Poznania i to była pewnie pijama porno, strachy na lachy, dezertery i takie rzeczy. No i wtedy tych koncertów była masa rzeczywiście, a wcześniej to raczej takie, wiesz, popowe piosenkarskie sytuacje i nie wiem, czy byłam jakoś specjalnie koncertowa w czasach takich bardzo wczesnoszkolnych. To teraz na jakie koncerty chodzisz? Nadal poznańska scena, czy już? Już mieszkam w Warszawie, więc... Ale warszawska scena. Warszawska scena, wiesz co, nie, to poznańska scena zawsze w moim sercu będzie pewnie, bo tej muzyki słuchałam w czasie swojego rozwoju emocjonalnego, więc to, wiesz, jakieś dla mnie jest bardzo sentymentalna rzecz. Wolę iść na jeden koncert i się skoncentrować tak totalnie i jeszcze po tym koncercie mieć czas, żeby o tym koncercie pomyśleć, więc raczej tak to wygląda. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki wielkie.